To będzie hala, na której będzie możliwe do uprawiania każda dyscyplina sportu. Piłka ręczna, również koszykówka, również moim marzeniem jest reaktywacja szermierki w Nysie. Myślę, że któreś z gimnazjum podejmie to wyzwanie i również będziemy mieli szermierzy. Dziękuję bardzo tym, którzy pomogli właśnie w tym, że w ciągu kilku miesięcy, dzięki dużej determinacji i władz miasta i radnych, głównie radnych, którzy w tym uczestniczyli bardzo mocno, i bo wszyscy chcemy, aby ta hala powstała. W ciągu kilku miesięcy to było istne szaleństwo, ale opłacało się. Dziękuję bardzo panu marszałkowi Andrzejowi Bule, to jest główny sprawca tej hali. Dzisiaj w Radio Nysa powiedziałem, że przestanie nam pewnie dokuczać, bo zawsze śmiał się, że Nysa jest ostatnim miastem na płaszczyźnie, w którym hali nie ma, także już pewnie dołączymy do mapy miast, w których hala jest. Dziękuję panu ministrowi Bogusławowi Uliaszowi, z którym przywitaliśmy się, pożegnaliśmy się na misia, tak mówiąc, kiedy już przyklepaliśmy kwotę dofinansowania. Dziękuję panu posłowi Raimundowi Millerowi, który biegał, znaczy ja biegałem z ministrem po ministerstwach i w sumie też każde drzwi otwieraliśmy dzięki pomocy pana posła. Dziękuję Bogdanowi Wyczałkowskiemu, który mam nadzieję gdzieś jest w ostatnim szeregu, również bardzo mocno nam pomagał. Dziękuję raz jeszcze wszystkim radnym. Dziękuję swoim współpracownikom, to są naczelnicy wydziałów takich jak inwestycje, pan Roman Mnich, Anatol Bukała, to jest pani Ewelina Konstanty, mój zastępca Piotr Bobak, który nie spał nie jedną noc przez tą całą procedurę związaną z zwolnieniem wykonawcy, który wreszcie jest i tą tablicę też nam postawił. Ruszamy z robotą bardzo mocno. To spotkanie dzisiejsze jest spotkaniem, które nie jest tylko na pokaz. Te koparki stojące z tyłu to nie są koparki plastikowe, to są prawdziwe koparki. Ruszy budowa od dzisiaj praktycznie, potrwa około półtora roku, jeżeli pogoda pozwoli. I to myślę tyle. Dziękuję bardzo i życzę wam, aby za dwa lata ta hala wam już służyła. Koszty brutto 26 milionów złotych, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 7 milionów złotych, zwrot VAT-u około 5 milionów złotych, czyli w sumie 12 milionów odzyskamy, czyli dofinansowanie na poziomie około połowy, ciut mniej niż połowa. I to nas bardzo cieszy. Inwestycja budowana będzie stworzona będzie przez 2 lata. Zaczynamy w tym roku, kończymy w 2017 roku. Jeżeli nie będzie zimy, to pierwsze mecze będą już na wiosnę, jeżeli będą warunki niekorzystne, aura nie będzie sprzyjała, to wówczas jesień 2017 roku. Ta hala jest niezbędna, bo jeżeli mówimy o rozwoju sportu, o tym, że te dzieci, które tutaj stały i było ich dużo, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ci starsi seniorzy, jeżeli mówimy o rozwoju sportu, czyli o tym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wychowania młodzieży, to musi taka hala stać. No, Nysa jest miastem kilkudziesięciotysięcznym i do tej pory tej hali nie było. Ja sam jestem amatorem i gdzieś tam w piłkę jak gram, to jeżdżę na hale na wioski, które są w okolicy. I to jest wstyd. Dla mnie to, że nie było hali w Nysie od tylu lat, to jest po prostu powód do wstydu. Wreszcie będzie. Wszyscy nad tym pracowali, począwszy od burmistrzów sprzed kilku kadencji. My to przyspieszyliśmy, dokonaliśmy dzieła, natomiast nie chodzi o to kto, bo tutaj też były takie głosy, że nie wszystkim się podziękowało, bo nie sposób wszystkim podziękować, to są mieszkańcy, oni tą halę chcą, oni tu będą utrzymać swoich podatków, bo taka prawda, i też będą z tego korzystać, ich dzieci, ich wnukowie, bo to jest najważniejsze, kto się pod czym podpisał jest już nieistotne. Panie ministrze, proszę przyjąć ode mnie w imieniu społeczeństwa Nysy ten drobny upominek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałem wam wszystkim pogratulować. Pogratulować tego obiektu, który będzie na pewno znaczącym zarówno na mapie tego miasta, ale całej Olpolszczyzny. Można sobie zadać pytanie, po co tak dużo obiektów sportowych budujemy? Jak mawiał filozof, słowa uczą, ale przykład pociąga. Jestem o tym przekonany, że ta hala będzie miejscem rozgrywek wspaniałych widowisk sportowych, które pociągną naszych najmłodszych, a widzę, że jesteście w dużej grupie i że będziecie z tej hali korzystali. To jest obowiązek nas wszystkich, żeby stworzyć warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. 3, 4. Już stoi hala. W imieniu które osób, które tu wystąpiły? Naszym zdaniem hala skrojona na potrzeby miasta. Nie ma potrzeby, myślę, że budowania większej. To jest dla rozmiaru Nysy to właściwa proporcja, jeżeli chodzi o widownię. Tak sądzimy, dlatego dofinansowaliśmy tę inwestycję.
Naprawdę był przygotowany dobry wniosek i skorzystali samorządowcy z możliwości dofinansowania w ramach programu strategicznego, który to jest jeden z kilku programów, który jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polski Związek Piłki Siatkowej również poparł. My zawsze, budując tego typu inwestycje, czytając środki, wsłuchujemy się w środowisko sportowców, czyli również w środowisko Polskiego Związku Piłki Siatkowej w tym przypadku.